Cześć kochani, z tej strony Zakręcona Andzia, witam się z Wami w kolejnym holu zakupowym z wyprzedaży letnich. Na sobie mam koszulkę na ramionczkach, którą mogliście widzieć we wcześniejszym holu z Pepco. Jak ktoś nie widział, to serdecznie Was zapraszam, odnośnik macie tutaj w rogu jak zawsze. A teraz zapraszam Was na hol ze sklepu modo.pl. Jak wiecie, jakiś czas temu robiłam taki haul z Kamilem i tam Kamil oceniał moje stylizacje właśnie z tego sklepu. Dzisiaj Kamila z nami nie będzie. Dzisiaj zrobię ten haul sama. Kamil pracuje, także nie będzie mu przeszkadzać. I zrobimy dzisiaj również takie mierzymy. Najpierw Wam pokażę, a potem w przebitkach zaraz po pokazaniu danej rzeczy zobaczycie, jak ona wygląda. Tak jak miało to miejsce w tych dwóch poprzednich holach, które już widzieliście, mam nadzieję. A jak nie, to tak jak mówię, odnośniki są tutaj i będą też na końcu filmu. Także zaczynamy. Ja tak nie do końca pamiętam, co mam, więc musicie mi wybaczyć. Okej, pierwszą rzeczą, jaką widzę, to jest znowu strój kąpielowy, bo jak wiecie, jak oglądaliście, to zamówiłam już dwa wcześniej. Tym razem mam strój kąpielowy dwuczęściowy. I akurat wyciągłam majteczki z tego stroju. Takie klasyczne, tutaj z gumeczką. Wydaje mi się, że powinny być dobre. Print naprawdę mi się bardzo podoba, taki kwiatowy. Wydaje mi się, że będzie ok. Możemy zapytać jeszcze Kamila, co sądzi o stroju kąpielowym, bo jak wiemy, mężczyźni bardzo lubią, także zobaczymy. Ok, drugą rzeczą, jeszcze tutaj oprę o ścianę, będzie mi po prostu wygodniej. Drugą rzeczą jest góra od tego stroju. Jest to taki klasyczny biustonosz typu bardotka, zapinany z tyłu na taką dość dużą klamrę. Nie wiem, czy to o, tak dobrze widać. I jest na ramionczkach, ale ramionczka ma odpinane. Także super. Pokażę Wam też z bliska trochę ten wzór. Jest bardzo podobny jak na tych majteczkach, jednak tutaj ma takie przyszycie jeszcze i również ma dół zakończony tak samo jak tam jest góra. Ramionczka są klasycznie wysuwane, także super, do opalania jest to świetna opcja. Ja zawsze sobie odpinam, żeby nie mieć takich później białych placków, jak mam w tym momencie, ale to mnie odpaliło podczas treningu. No i tak jak mówiłam, zapinane jest na taką klamrę. Także super, bardzo mi się podoba, mam tylko nadzieję, że będzie dobry, bo i góra, i dół od tego stroju są w rozmiarze L, ponieważ był to ostatni strój dostępny na stronie. A dodatkowo w ogóle z tym strojem jest taki hit, że jeśli się tam zakupiło chyba dwie rzeczy, to trzecia była za złotówkę, czy jakoś tak to wychodziło bardzo tanio, więc ja i górę, i dół od stroju kąpielowego mam za złotówkę. Także to jest w ogóle jak za darmo. Ok, mierzymy strój. O ile z tymi wcześniejszymi, we wcześniejszym holu z House'a, link jak zawsze tutaj, poszło mi sprawniej, ponieważ one były dość mocno zabudowane, tutaj dość mocno się krępuje, żeby się Wam pokazać w całości. I tutaj też dół od tego stroju jest dość mocno wycięty, zdecydowanie bardziej niż był wycięty w tych strojach jednoczęściowych. Dlatego najpierw pokażę Wam górę. Wygląda ona w ten sposób. Z tyłu jest zapinana na tą taką dużą klamrę. Także spoko. Ramionczka są też regulowane, także tutaj można spokojnie sobie dostosować wielkość. No i to, co mówiłam, są odpinane i potem pozostaje taka ładna bardotka. I idealna opalenizna potem do wszelkiego rodzaju odkrytych bluzek, nie bluzek. Także to będzie raczej mój strój na taki dzień 100% poświęcony opalaniu, żeby właśnie się ładnie opalić, zabrązowić, a te wcześniejsze, tak jak mówiłam, czy to na rower, czy na jakieś wyjście, spacer, gdzieś tak, żeby potem można było wejść do wody, do jeziora bez zakładania dodatkowych koszulek. Także taki mam plan, a co mi z tego wyjdzie, to nie wiem, zastanawiam się też, czy zostawić sobie oba tamte stroje, ale jakby to nie ten haul. I teraz zjadę niżej i tak, sytuacja wygląda tak, że ja pozostawiłam pod tymi majteczkami od stroju moje, które mam aktualnie na sobie, ponieważ nie lubię mierzyć nieupranych stroi jakby na gołą skórę, myślę, że to doskonale rozumiecie. I no dobra, jedziemy. Nie tylko, że pokazuję Wam mój goły brzuch, to jeszcze mam prawie, że goły tyłek, ale i tak będziecie to widzieć we vlogach. O, i tak wyglądają z tyłu, więc są mocniej wycięte niż były wycięte tamte. Zresztą widać też, jak mam wycięte obecne stroje po opaleniźnie, którą mam, którą zdobyłam w tym roku. I tutaj z przodu są również dość mocno wycięte.
Także... No ja nie wiem, czy nie pożałuję tego, że Wam to pokazałam teraz, ale jakby prowadzę kanał, nagrywam hole, więc dobra. Pierwsze koty zapłaty za mną, potem już pójdzie o wiele łatwiej. Także to jest mój trzeci strój tego lata i najbardziej podoba się Kamilowi. No i dla mnie jest idealny do opalania, więc to jest najważniejsze. Wszystkie te, które mam już tam x lat, mogą na razie zostać odłożone i zastąpione nowymi, chociaż z tym nic nie dzieje, ale wiecie, czasem fajnie jechać na wakacje z nowym strojem, a nie od 3-4 lat z tym samym, nie? To jest dobra zmiana. Okej, teraz bierzemy sukienki, a w sumie nie wiem, jak ja tam Wam pokazywałam. Dobra, bierzemy następną rzecz. A teraz, wiecie co, chyba wyciągnę te rzeczy z tych folii, żeby nie szeleścić i do Was wrócę, bo to nie jest zbyt komfortowe. Okej, wszystko wyciągnąłam, starałam się nie rozkładać, nie patrzeć. Zresztą zobaczycie, wszystko jest tak samo w kostce, jak było w paczce. Starałam się nie dotykać, nie sprawdzać materiałów, żeby mieć to pierwsze wrażenie razem z Wami. Jedyne co, to wiem, że mam dwie sukienki, koszulę i spodnie. Także no to jakby zobaczyłam wyciągając. I zaczniemy od sukienki. Sukienki w rozmiarze M. Takiej błękitnej. Z kołnierzykiem. I z kieszeniami. O kurczę, super. Lubię sukienki z kieszeniami. Wiecie co? Ona jest tu brudna. Ja Was trochę przesunę. Patrzcie, widzicie tą plamę tutaj? Dziwne. Mam nadzieję, że to się puści, bo nie chciałabym jej odsyłać, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. I tu z przodu też ma takie bardzo ładne... O, wcięcie. Nie, kończące się przed biustem. I z tyłu ona wygląda identycznie, jest troszeczkę głębsza. Mam nadzieję, że będzie dobra. Materiałowo chyba nie jest zbyt idealna. Czuję trochę sztucznego materiału. Gdzie my tu mamy skład? No właśnie, 100% poliestrowa, więc dlatego ten skład nie jest, znaczy ten materiał nie jest taki super, ale też nie jest bardzo sztuczny, więc nie ma tragedii. Zobaczymy, jak się będzie prezentować na mnie, czy ona nie będzie prześwitywać i tak dalej. Mam nadzieję, że to światło tutaj się za bardzo nie zmienia i jakby wszystko ok widać. Sama nie wiem, co mam sądzić o tej sukience, bo ile tu wygląda jeszcze w miarę spoko. O, tak, mikrofonu zapomniałam sobie trzymać. To tutaj na dole. Już taka spoko. Nie, jest jakaś taka jakby rozciągnięta, taka trochę workowata. Aczkolwiek taka codzienna, luźna. Więc jakby... Tu niby taka trochę sexy, no bo jest tak wycięty dość mocno, ale mam zwykłą bardotkę i to fajnie się kończy centralnie nad, więc spoko. Jeszcze mogłabym ją do góry podciągnąć i również, żeby to było ok. Tył teraz była metka zasłania. O, ta metka, jak to tam wygląda. Dobrze to wygląda, ja to zobaczę dopiero na montażu, bo jest sobie miałam ten idzie na długość nie widzicie, nie? No właśnie. Długość. No ale nie widać, ona jest taka długa. Teraz zobaczycie moje wszystkie. O! Jest taka centralnie przed kolano. Wydaje mi się, że jak tak na taką dzienną sukienkę, na przykład na jakieś wyjście na zakupy czy coś, to jest całkiem spoko. I nie powinno być w niej gorąco, bo teraz jest na zewnątrz bardzo, bardzo ciepło, a. Ile mamy? No, 4 stopnie, więc nie tak bardzo, bardzo gorąco. Ale ciepło i jest całkiem ok. Tyle co, to jeszcze ją przepracować i będzie idealna. No i jestem też super zadowolona z tego, że ma kieszeń. Także na razie jestem na plus. Jeszcze zobaczę, jak to wygląda w montażu, bo ja się teraz widzę tylko tutaj w podglądzie, więc jakby też ciężko mi ocenić. W montażu będę decydować, czy zostawiać, czy odsyłać. O kurczę, zapomniałam, że ja coś takiego zamówiłam. To jest koszula, ale moi drodzy, to jest taka koszula jakby na ramiona opuszczona tak i tutaj ma ramionczka, żeby to się trzymało, a do tego na rękawach ma taki wzór jakby koronki. O, widzicie? I tutaj jest też wiązana na kokardkę. Super jest ta koszula, w sensie bardzo ładnie ona wygląda. Mam tylko nadzieję, że ona będzie na mnie dobra. Mam ją w rozmiarze klasycznie M. Jest bardzo zmięta, no ale to jakby wyciągnięta prosto z paczki.
I ona, skład miała z tego co pamiętam dużo lepszy niż ta sukienka wcześniejsza. A mam też buziczek na zapas, więc też super. Tak, koszula jest 100% bawełniana, więc powinna być przepuszczalna. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawa jak ja będę w niej wyglądać, ponieważ nie mam nic takiego w swojej szafie, co by było w podobnym kroju, bo ona tutaj jeszcze ma taką jakby lekką bardotkę. No nie wiem jak to się nazywa, taką falbankę szerszą. No jestem bardzo ciekawa. Do jeansów myślę, że klasycznych wyglądać będzie miodzie. Jeszcze nie wiem gdzie tak wyjdę, ale już mi się ta stylizacja podoba. I mam koszulę. Tak wygląda ta koszula. W sumie nie wygląda najgorzej. Jest strasznie zmięta, no ale... To jest domena mierzenia prosto z paczek. I tak, ja ją teraz mierzę do długich spodni. Tych, które widzieliście w holu z Pepką. Ale ja ją celowo widzę z shortami. W sensie, żeby te shorty tak delikatnie wysuwały spoza tej spódnicy, spoza tej bluzki. I wtedy ona tworzy taki właśnie fajny look, to mi się właśnie bardzo podoba. Jedyne co zastanawia mnie, czy ja naprawdę kupiłam ją widząc to, że to wiązanie jest od środka. Ja byłam przekonana, że to wiązanie jest na zewnątrz, a nie w środku. Ogólnie tak wygląda z boku. W sumie chyba jakoś bardzo nie poszerza tej mojej sylwetki, mam tutaj przynajmniej taką nadzieję. Tylko o, trochę za nisko. Zaraz was dam do góry. Tylko statyw będzie ze mną współpracował. To wygląda tak klasycznie. Jakbym miała bluzkę hiszpankę, więc spoko. No i... Naprawdę, mam nadzieję, że dzieci za oknem nam nie przeszkadzają i że słychać to, co mówię, a nie słychać dzieci. I jedyne co, to ten rękaw, to ja bym chyba nosiła taki po prostu wywinięty do góry. To mi się chyba bardziej lubi. Ale ogólnie coś innego, no nie mam czegoś takiego w szafie i pewnie to będzie pierwsza i ostatnia rzecz, jaką będę miała w szafie. No chyba, że mnie coś jeszcze kiedyś podkusi, żeby spróbować coś takiego. Koszula na pewno ze mną zostaje. Koszula jest też spoko, bo nie prześwituje jakoś bardzo. Wiadomo, że tutaj widzicie, bo ja tu mam po prostu nie gładki biustonosz, tylko ma taką falbankę. No i ta falbanka przybija. No bo to jest gładkie, tak? A tu jest falbanka, więc jakby to jest normalne. Ale tu ogólnie jest naprawdę śmieszna. Jest taka inna. No i na pewno nie na żadne takie, wiecie, oficjalne wyjścia, typu ja teraz znowu przytoczę moją obronę. No na obronę bym z niej nie poszła, ale już na miasto na przykład ze znajomymi jak w taki chłodniejszy dzień, dlaczego nie? Czy tak jak właśnie mówię, tutaj tak, a na dole shorty ekstra. Po prostu ja to widzę i tak właśnie będę chodzić. A propos spodni, mam takie eleganckie, trochę jakby cygaretki to chyba są. Tak, to wygląda trochę jak cygaretki. Skład szybko jeszcze sprawdzę, póki widzę metkę i nie będę musiała jej za chwilę szukać. No, skład 96% poliester, 4% elastan, więc niezbyt taki naprawdę dobry, ale spodnie takie klasyczne w kantkę, długie, węższe troszeczkę na dole. Tutaj są fajnie zapinane na takie dwa srebrne guziczki. Ja, jak wiecie, mam biżuterię głównie srebrną, więc to będzie spoko i one są w rozmiarze M, więc mam nadzieję, że się przecisnę z moimi biodrami i one są wysokie w talii, więc będą tak tutaj, wiecie, pod biustem zaraz się kończy nad pępkiem, także powinno być ok. Także no, ale jakby są wykonane ok, więc zobaczymy. Ok, założyłam spodnie. Poczekajcie, jak wam je pokażę, żeście cały... A może tutaj obrócimy się. I powinno być widać całe spodnie. O. Jestem minimalnie. O, widać całe spodnie. Moje białe skarpetki idealnie... No właśnie. I to, co chciałam wam powiedzieć, ale samo się ziściło. Dobra, najpierw wyglądowo te spodnie. Tu jest wszystko ok, tu ładnie wyglądają. Takie klasyczne cygaretki, super są. Ale... Podniosę trochę wyżej. Patrz, widzicie, ja mam tutaj jeszcze... Z
sporo zapasu, więc tu by mi się jeszcze w ogóle przydały szlufki, żebym sobie mogła paskiem spiąć. Ale już mi odpadły dwa guziczki, w sensie są tak przyszyte, że odpadł mi wewnętrzny guziczek i odpadł mi zewnętrzny, ten srebrny, o którym mówiłam, że one tak ładnie wyglądają. Ja wam pokażę na tym jednym, który został, jak one są przyszyte i że wcale się nie dziwię, że one odpadły. Mam nadzieję, że wy to będziecie dobrze widzieć, że mi to się wszystko sfokusuje, bo nie zauważyłam tego totalnie wcześniej. One są przyszyte na takiej jednej niteczce. Jakbym tego dobrze pociągła, to również by odpadł. Więc jeśli chodzi o samo wykonanie i przyszycie tych guzików, totalne dno. Ale jeśli chodzi o całe spodnie, to jestem z nich bardzo zadowolona i aż żałuję, że w tym roku nie mam obrony takiej, żebym mogła w nich iść na obronę. Bo na pewno to by były moje spodnie właśnie na obronę pracy magisterskiej, bo naprawdę świetnie się układają i świetnie leżą. Jedyne co, to po prostu muszę sobie przeszyć te guziki czarną niteczką więcej niż raz. I tyle. Także samo to wykonanie słabe, ale ogólnie spodnie ekstra. Mam nadzieję, że się nie będą bardzo obierać. Brakuje mi w szafie takich właśnie klasycznych czarnych cygaretek na jakieś takie eleganckie wyjście, czy na rozmowę o pracy, czy tak jak właśnie bym miała obronę pracy magisterskiej. Także spodnie są jak najbardziej na plus. I ostatnią rzeczą jest sukienka. To jest sukienka, tak, to jest sukienka w rozmiarze M. Bardzo miła w dotyku, bardzo. Jestem mile zaskoczona. Co ja tu zrobiłam z tymi ramionczkami? Czekajcie. Ja dojdę do tego. A, okej, okay, one są po prostu z tyłu na krzyż. Jest to również długa sukienka, jak możecie zauważyć. W kropeczki i w kwiatuszki. Ja w ogóle bardzo lubię długie sukienki, bo one dla mnie robią cały outfit. Nie trzeba nic więcej myśleć. I jest super pięknie, do tego jakieś fajne buty i można iść w miasto. Sukienka również jest 90% poliester, 10% elastan, więc składu nie ma dobrego, ale naprawdę jest bardzo miła w dotyku i to jest ten chyba, jak ja to mówię, lepszy poliester. I ona ma taką jakby tutaj falbankę, nie wiem czy wy to widzicie tutaj na podglądzie, bo to tak się dziwnie zwija. A potem jest prosta prosiusieńka w dół. Kropeczki i kwiatuszki. Także zaraz będziemy mierzyć, zobaczymy jak to wygląda na mnie. O, mikrofon idealnie sięga na tą długość, więc moi drodzy, to jest ta sukienka Maxi z Modo. Super wygląda. W ogóle tu jestem mega. Jest taka idealnie do końca kostek, znaczy w sensie do kostek. I nie szwędają się po ziemi, więc czy do płaskich butów, czy do szpilek będzie idealna. I co mi się podoba, to tutaj przód. Ja tego nie zauważyłam chyba na, jak robiłam zakupy, że ona tutaj ma taką falbankę, widzicie, w sensie to jest jedna, to jest druga, a tu pod biustem jest centralnie gumaczka, która odcina jakby biust od reszty sukienki i powoduje, że ona tak po prostu spływa po ciele. Rozmiarowo jest idealna, bo SK byłaby tutaj pod biustem, ta gumka jest za ciasna, zdecydowanie. I ona robi taki fajny efekt tutaj pod biustem. Jak się idzie, to ona tak się fajnie układa. Tył nie gwarantuje, że te szelki ułożą mi się idealnie. O nie, spoko widać. Po prostu jest taka... Są szelki na skos, wygląda to naprawdę fajnie. I ona na pewno zostaje, bo jest naprawdę świetne. Bardzo mi się podoba na letnie wieczory, żeby komary po nogach nie gryzły. Cóż może być piękniejszego? Właśnie z Maxi sukienka, która równocześnie tworzy całą stylizację na to, czy ramoneska, czy kurtka jeansowa i do tego trampki i po prostu stylówka ekstra. Ja jestem zachwycona, a to słoneczko mi wpada przez okno, także zachód słońca niedługo, więc ono jest coraz niżej. Dobra, no i to by było tyle. Dziękuję wam bardzo, kochani, że wytrzymaliście ze mną trzeci haul zakupowy z rzędu. Mam nadzieję, że się wam takie filmy podobają. One troszeczkę są inne i pojawiają się u mnie trochę rzadziej niż na przykład vlogi, które z podróży sprawiają mi mega przyjemność nagrywać, więc ich na pewno dalej będzie dużo. Planuję wrócić trochę do makijaży.
No i zobaczymy, co tam jeszcze będzie ciekawego, ale mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz, subka jak chcecie. A jak już daliście subka, nie daliście dzwoneczka, to naciśnijcie dzwoneczek, żeby te powiadomienia subskrybentów przychodziły Wam na bieżąco i żebyście dostawali od razu powiadomienia, jak tylko nowy film się pojawi na kanale. I żebyście mogli od razu zobaczyć, co tam u mnie nowego się pojawiło. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam do następnego. Buziaki!